Za każdym razem, kiedy odwiedzam rodziców w Łowiczu, to przyjeżdżam do Bernardynek. To jest taki klasztor, gdzie są siostry klauzurowe. I to jest miejsce, w którym podejmowałem najważniejsze decyzje mojego życia. Jak chodziłem do liceum, to w tych ławeczkach przesiedziałem godziny i bardzo polecam adorację. Kropla po kropli krystalizuje się w głowie to, co trzeba zrobić. Szczególnie takim osobom polecam, jak ktoś musi jakąś ważną decyzję podjąć albo jest jakiś zamęt w życiu. I nie czekajcie, że na jednej adoracji coś się wydarzy takiego, że wam nie wiadomo, jak to przewróci w głowie, ale takie chodzenie i spędzanie tu czasu krystalizuje myśli Boże w głowie, więc bardzo polecam adorację. I tutaj, moi drodzy, mieszkają siostry Bernardynki. Ten kościół został zbudowany właściwie dla nich. Siostry klauzurowe, trochę jak karmelitanki. Podobnie, no trochę inaczej. Ciekawostką jest tutaj, że wśród tych sióstr jest siostra Dominika, którą kiedyś spotkałem, bo mogła pójść na pielgrzymkę, wypuścili ją. I to była dziewczyna, która jak miała 17 lat, to była w reprezentacji polskiej piłki nożnej kobiet. Polskiej kobiecej reprezentacji piłki nożnej. I dziewczyna miała taki charakter, że uciekła z domu, żeby wstąpić do zakonu. Ojciec jak tutaj przyjechał, to zrobił straszny rumor. Porozwalał okna, powybijał, bo córka poszła do zakonu bez jego zgody i oczywiście siostry nie wypuściły, nie wyrzuciły tej Dominiki. Ona tutaj do dziś jest, już kilkanaście lat minęło. Takie dziewczyny z charakterem idą do klauzurowych zakonów. Nie tylko, pewnie się wszystkim wydaje, że to takie, które sobie w życiu nie potrafiły poradzić. Nie. Bardzo ciekawe babeczki są w takich klauzurach. Można zajrzeć siostrze do okna. W ogóle od jakiegoś czasu nie mogę się oprzeć takiej myśli, że na pogłębiarce jest bardzo niezagospodarowana grupa mężczyzn. To znaczy materiały, które publikuję, no to mam takie wrażenie, że jednak one są trochę bardziej do wrażliwości kobiecej, do takiego wyciszenia się, zrozum emocje, a brakuje tego, w czym się mężczyźni bardziej odnajdują, czyli w takim złapaniu życia za jaja. Że ja mam swoje życie, mam jedno życie, tego życia się nie da poprawić i bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, żeby mieć poczucie sprawczości, że ja tym życiem kieruję, a nie inni ludzie kierują tym życiem, czy przypadki. Ja mam wpływ na to, co się dzieje w moim życiu, a nie muszę czekać na coś takiego, że to jakoś to się tak ułoży, że będzie mi to akurat odpowiadało, nie? To dla faceta to jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie. A jednak narracja religijna, która akcentuje bardziej takie oddaj, powierz się Jezusowi, co jest prawdziwe. Ale na pewnych etapach może robić coś takiego, że mężczyźni uczą się, że tej sprawczości w życiu nigdy nie będą mieli, albo że ona jest czymś złym, nie daj Boże. Dlatego chyba będę więcej takich materiałów do męskiej części rzeczywistości publikował. Mam nadzieję, że panie się nie obrażam z tego powodu. Mam taką nadzieję. Tam hen z przodu jest wioska, na której wychowywali się moi rodzice. No i częściowo ja też. No ale tak właściwie to każdy może tak żyć, żeby dodawać życie innym. I ty też. Nie trzeba mieć jakichś specjalnych warunków. To jest w ogóle niesamowicie motywujące, dodawanie
życie innym i nie trzeba nic specjalnego robić, żeby to robić. Tacy ludzie są, jacy są wokół nas i im też można pomóc żyć. Dodać chęci do życia. Nie jakoś głupio motywować, nie? Tylko czasami jest tak, że jak się komuś trochę życzliwości ciepła albo troski okaże, to im się zachce, automatycznie zaczyna chcieć żyć. No to jest rewelka moim zdaniem. Tak motywujące to jest, a tak proste. Dwie moje siostry, proszę bardzo. Dwie moje siostry, kuchareczki. W Łowiczu kiedyś tak było, że wokoło miasta były remizy, w remizach strażackich imprezy. I tam dęsiliśmy. To były najlepsze. Najlepsze imprezy. Tak na dobrą sprawę. Cała moja młodość, to ja przecież nie jeździłam w Warszawie po imprezach, tylko tutaj. Wróciłem tutaj w Warszawę i niespodziewanie spotkała mnie bardzo przyjemna, a nawet dwie bardzo przyjemne sytuacje. Dostałem list od siostry Joli. To bardzo przyjemne, powiem wam, dostać list, zwłaszcza, że ta sztuka zginęła 50 lat temu. Kto z was ostatnio dostał list? I to nie jest list z Urzędu Skarbowego, tylko od kogoś, kto pisał do ciebie tuszem. No. W kobietkach coś jest takiego genialnego, że napisze taka kobietka takie półtora strony i wiesz, że wszystko wie już na twój temat. Patrząc na filmiki, wie dużo więcej niż się wydaje, że może wiedzieć. A jednak, więc siostro Jolo, bardzo trafnie, bardzo dziękuję. Wezmę się za odpoczywanie. Obiecuję. Bardzo dziękuję. I dostałem jeszcze jedną rzecz od Mirka. Kiedyś wstawiłem na Instagrama takie, kto widział, to widział na moim Instagramie, takie wzorki z Łowicza, bo pochodzę z Łowicza. I dostałem w takich, z takimi denkami wybór domowy Odyńca. To jest przetwór Odyńca 2019. Jeszcze nie próbowałem. I jeszcze jedną rzecz, ale to muszę wam pokazać poza pokojem, to jest coś fenomenalnie genialnego, fenomenalnie. To jest, moi drodzy, widać? Wielki Jan Paweł i to nie jest grafika, to jest wszystko narysowane ołówkiem. Takie wielkie. Mirek, który to narysował, słucha pogłębiarki. Pozdrawiam, Mirek, wielkie dzięki. Muszę tu znaleźć dobre miejsce dla tego obrazu. Jak ktoś chce do niego kontakt, to piszcie. Takie zarąbiste. Kto by się spodziewał, że takie przyjemne rzeczy przy okazji robienia medytacji w internecie pojawiają się. No, bardzo wam wszystkim dziękuję. I bardzo wam dziękuję za to, że jest ta nasza pogłębiarka. I to chyba koniec takiego pierwszego w życiu mojego vloga, czyli taki film o wszystkim i o niczym. Ale przyjemna końcówka, prawda? Pozdrawiam wszystkich pogłębiarkowiczów. Bye bye, do zobaczenia.